Jak się czujesz po dzisiejszej premierze? Czuję się bardzo dobrze. Czy to, wiem, że ta rola była dla ciebie dość trudna. Czytałam wywiad, że jednak jesteś spokojną osobą, a rola w filmie była taka szalona. Jak się z tym czujesz? Czy ta rola cię czegoś nauczyła? Tak, po pierwsze ta rola nie była dla mnie trudna. Nie wiem, skąd takie informacje. Wydaje mi się, że najtrudniejszą dla mnie było podjęcie decyzji wystąpienia w tym projekcie. To było najtrudniejsze. Ale jak podejmuję już decyzję, to zawsze skaczę na głęboką wodę i miałam przy sobie wspaniałą reżyserkę i reżysera Tomka Mandesa i Basię Białowąs i na pewno bardzo mi się dobrze współpracowało, dlatego że dostałam bardzo dużą możliwość też improwizacji na planie. I wydaje mi się, że reżyserzy pozwolili mi spełniać różne moje zabawne pomysły, z którymi przychodziłam na plan. A z kim dogadywałaś się najlepiej na planie? Ze wszystkimi mam takie poczucie, choć najbardziej oczywiście zbliżyłam się z Anną Marią. Jak myślisz, czy Polki oczekują tego, co zobaczą w drugiej części 365 dni? To jest bardzo trudne pytanie, bo nie wiem, czego oczekują. Mam nadzieję, że ta bajkowa historia, którą stworzyliśmy w drugiej części, ich zadowoli, ale wiadomo, gusta się różnią, więc ciężko mi za nie odpowiadać. Ja bardzo chciałam, żeby widzowie zobaczyli trochę Olgę, trochę z innej strony, to znaczy nie tylko jej wersję zabawową, szaloną, ale też zaniepokojoną, oddaną, przejętą i mam nadzieję, że dzięki temu ta postać będzie pogłębiona i zyska po prostu też inne znaczenie. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!